Czasy panowania Kazimierza Wielkiego to jest okres, kiedy tworzą się podstawy Polski, Królestwa Polskiego, które w perspektywie stanie się wielką potęgą. Było to budowanie przez wiele lat. Król bowiem zaczynał od sytuacji królestwa w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego, że po okresie przemian XIII-wiecznych, kiedy Polska była podzielona między wielu piastów na odrębne władztwa, suwerenne ze sobą, to okres jednoczenia tych ziem, tworzenia na nowo królestwa, nawiązującego w tradycji do Królestwa Bolesławów, był takim procesem długotrwałym i równocześnie naznaczonym bardzo wieloma konfliktami. Poczynając od koronacji Przemysła II na króla w Gnieźnie w 1295 roku, poprzez koronację Wacława II Przemyślidy też w Gnieźnie w pierwszej połowie września 1300 roku, i wreszcie poprzez koronację Władysława Łokietka 20 stycznia 1320 roku w Katedrze Krakowskiej, to jest ten okres, który jest naznaczony bardzo wieloma konfliktami. W związku z tym ziemie, które weszły w obręb odnowionego Królestwa Polskiego, przeżywały bardzo dramatyczne chwile poprzez zniszczenia, poprzez łupiestwa, także poprzez okres niepokojów wewnętrznych, braku stabilizacji. A potem jeszcze po 1320 roku nastąpiły bardzo ciężkie zmagania z Janem Luksemburskim, który miał roszczenia do tronu polskiego i starał się je zrealizować także w sojuszu z Zakonem Krzyżackim, ale także wyczerpujące wojny przeciwko państwu Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Te wojny przypadają na lata 1326-1332 i były w konsekwencji bardzo trudne, ponieważ przyniosły stratę zarówno ziemi dobrzyńskiej, jak i Kujaw, ale także książęta mazowieccy związali się z sojuszem z Janem Luksemburskim, wrogiem Polski, co spowodowało niezwykle trudną sytuację na arenie międzynarodowej. Nie mówiąc o zniszczeniach, ponieważ wojny z Zakonem Krzyżackim doprowadziły do spalenia bardzo wielu miast, grodów, wówczas jeszcze po części drewnianych, na Kujawach, w Wielkopolsce, w ziemi łęczyckiej, sieradzkiej, a więc to były te obszary bardzo rozległe Królestwa Polskiego. Kazimierz stawał w sytuacji, która była, można powiedzieć, w takiej sytuacji, która doprowadziła do bardzo wyraźnej zmiany priorytetów. Kazimierz starał się kompromisowo zawrzeć pokój z sąsiadami po to, by skupić się na budowaniu, odbudowie kraju, budowaniu potęgi wewnętrznej. I tymi środkami, które prowadziły do tego, że stworzył podwaliny bardzo silnego państwa, to widać już w latach 60., a więc w drugiej połowie jego panowania, to jest tak, przede wszystkim intensyfikacja osadnictwa po to, żeby powstało wiele nowych wsi na terenach puszczańskich czy opuszczonych. To są lokacje także wielu miast. Ponad 100 miast w czasach Kazimierza Wielkiego zostało założonych na prawie niemieckim, które miały bardzo istotne znaczenie pobudzające gospodarczą aktywność, bo były to miejsca handlu, rzemiosła. I wszystkie te lokacje udały się, to znaczy odpowiadały na zapotrzebowanie, które wówczas się rodziło. To jest także kwestia reformy górnictwa, po to, żeby te przedsiębiorstwa, które należały do monarchii, a więc przede wszystkim żupy solne krakowsko-wielickie czy kopalnie ołowiu w Olkuszu, aby przynosiły maksymalnie duże dochody dla skarbu, ale równocześnie tutaj mamy bardzo racjonalną politykę króla,
by nie wyczerpywać szybko zasobów, w związku z tym odpowiednie regulacje statutowe dla kopalni Wielickiej i Bocheńskiej w 1368 roku. To jest także reforma systemu pieniężnego, wprowadzenie grubej monety srebrnej, kwartników, pół groszy, groszy, które ułatwiały gospodarczy rozwój, gospodarczy rozkwit. Dalej Kazimierz dba o to, by umocnić terytorium, by nie było ono bezbronne wobec najazdów, tak jak było w czasie wojen z Zakonem Krzyżackim czy z Janem Luksemburskim. Doprowadził do powstania około 54 zamków, wielkich fortec, do tego jeszcze kilkanaście zamków prywatnych, które w ślad za królem budowali możnowładcy, budowali także biskupi, arcybiskupi. To służyło także umocnieniu Królestwa Polskiego. To są 23 miasta obwarowane potężnymi murami, basztami, co dopełniało ten system militarny. I wreszcie jeszcze tworzenie centrum intelektualnego, tworzenie uniwersytetu, założenie w 1364 roku pierwszej uniwersyteckiej wszechnicy w Krakowie, co oczywiście w perspektywie przyniosło także narodziny centrum zarówno kształcenia na wysokim poziomie, ale także uprawiania nauki. To jest także dbałość o Kościół, o rozwijanie struktur parafialnych. To są nowe parafie, które król fundował, kościoły parafialne. Około 62 takich kościołów zostało ufundowanych przez króla. W tym mamy także wspaniałe świątynie. To są wszystko rzeczy, które sprawiają, że ta budowa wewnętrzna doprowadziła do stworzenia silnych fundamentów królestwa, odnowionego królestwa, narodzin właśnie, potęgi, bo ona w przyszłych pokoleniach stała się bardzo jawną i oczywistą dla sąsiadów Europy Środkowej. W latach 60. już w Krakowie odbywają się wielkie międzynarodowe kongresy, w których Kazimierz występuje jako arbiter konfliktów europejskich, tutaj między Andegawenami a Luksemburgami, Habsburgami, co ma ogromne znaczenie dla budowania prestiżu i autorytetu Królestwa Polskiego i jego miejsca w tej części Europy. Można by tutaj dodać jeszcze, że te narodziny potęgi były związane z rozszerzaniem terytoriów. To jest podporządkowanie na sposób lenny Mazowsza. To jest włączenie poprzez wiele wojen także toczonych przez Kazimierza o Ruś Halicko-Włodzimierską z Litwą i z Tatarami przy współdziałaniu z kolei Andegawenów węgierskich. To otworzyło nowy kierunek w polityce Królestwa Polskiego, państwa, które potem będzie zawierało Unię właśnie z Litwą, ale kluczem do tej Unii było przejęcie ziem halicko-włodzimierskich, włączenie ich w obręb Królestwa Polskiego. Tak więc to 37-letnie panowanie króla obfitowało w bardzo doniosłą politykę, która wprowadziła Królestwo Polskie w świat Europy jako potężne państwo.